Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się uroczystość inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Uprzejmie proszę o powstanie, aby powitać jego magnificencję rektora, grono dziekańskie oraz sztandar uczelni. Zespół wokalny IKOS pod kierownictwem artystycznym pana Michała Hajduczeni wykona hymn państwowy. Osoby biorące udział w uroczystości bardzo proszę o zachowanie odpowiedniej postawy oraz wspólny śpiew. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, z łączem się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, z łączem się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wardę, będziem Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Szanowni Państwo, drodzy studenci, inaugurujemy dzisiaj kolejny 23 rok akademicki w naszej uczelni. Jak zwykle na progu kolejnego roku akademickiego spotykamy się z nowymi członkami naszej społeczności, studentami rozpoczynającymi przygodę z kształceniem wyższym na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Ale nie jak zwykle, lecz niezwykle w formie szczególnej rozpoczynamy rok akademicki 2021. Pandemia koronawirusa COVID-19 zmusza nas do przeprowadzenia inauguracji w trybie zdalnym. Mając nadzieję, że kolejne lata akademickie będzie nam dane inaugurować w formie tradycyjnej, dziś witam serdecznie w imieniu Senatu Uczelni uczestniczących w naszej uroczystości drogą zdalną. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Giżyńskiego, prezydenta miasta Torunia pana Michała Zalewskiego, zastępcę prezydenta miasta Bydgoszczy panią Iwonę Waszkiewicz, prezesa zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEP Akademia, założyciela Wyższych Szkół Bankowych pana Pawła Zgarowskiego, członka Rady Nadzorczej naszego holdingu TETOS S.A. pana Wojciecha Stańdę, rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, pana profesora doktora Włodzimierza Majewskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, księdza profesora Marcina Puziaka, kanclerza owocnie współpracującej z nami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, pana Krzysztofa Kamińskiego, reprezentującą Radę naszej uczelni, panią prezes Annę Kalinowską. Witam przedstawicielki najważniejszej w tych czasach i bardzo ważnej zawsze instytucji, panią Justynę Wileńską, dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam przedstawicieli naszych partnerów biznesowych, reprezentantów instytucji współpracujących z nami w zakresie organizacji praktyk, staży i wizyt studyjnych oraz uczestniczących w naszych komisjach programowych dla poszczególnych kierunków studiów. Witam przedstawicieli duchowieństwa, dowództwa Wojska Polskiego,
oraz służb mundurowych naszych miast akademickich Torunia i Bydgoszczy oraz naszego regionu. Witam koleżanki i kolegów z pracy w WSB, nauczycieli akademickich, wykładowców, pracowników administracji i obsługi, którzy oglądają naszą uroczystość na ekranach swoich komputerów. Pozdrawiam tych, którzy w tym czasie muszą wykonywać swoje obowiązki związane ze sprawnym, codziennym funkcjonowaniem naszej szkoły. Gorąco witam wszystkich naszych studentów łączących się z nami online, zwłaszcza tych reprezentujących pierwszy rok studiów. Wasza reprezentacja, którą tworzą kandydaci na studia legitymujący się wyróżniającymi się wynikami matur, są z nami w tej auli fizycznie i złożą w murach uczelni tradycyjne ślubowanie. Dziękuję za liczne listy przesłane na moje ręce przez przyjaciół naszej uczelni, życzeniami pomyślności i powodzenia w roku akademickim, który nadchodzi. Listy między innymi otrzymaliśmy od pani poseł Ewy Kazaneckiej, pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Brzoskiego i innych instytucji, które z nami na co dzień, a czasami tylko przy ważnych spotkaniach merytorycznych współpracują. Szanowni Państwo, minął kolejny 22 w naszej uczelni rok 2019-2020. Był to rok podobny do poprzednich pod względem merytorycznych wyzwań, z którymi mierzyć się musi każda chcąca utrzymać wysokie tempo rozwoju organizacja, zwłaszcza organizacja funkcjonująca w obszarze szkolnictwa wyższego. Ale był to też rok niepodobny do wszystkich 22 poprzednich pod względem warunków realizacji przyjętych planów dotyczących funkcjonowania i rozwoju uczelni. Semestr zimowy roku akademickiego 2019-2020 rozpoczęliśmy z liczbą studentów i słuchaczy przekraczającą znacznie 10 tysięcy. W tym z istotnie powiększoną do blisko 400 osób liczbą studentów z zagranicy. I to nie tej tylko sąsiedniej względem Polski, ale z krajów leżących poza Europą na dwu dalszych kontynentach w Afryce i w Azji. Procesy kształcenia realizowaliśmy na uwzględniając tryby stacjonarne i niestacjonarne w 24 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 10 kierunkach studiów drugiego stopnia na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu i na 22 kierunkach pierwszego stopnia i 5 kierunkach drugiego stopnia w Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy. Mury naszej uczelni opuściło i zasiliło rynek pracy rok temu ponad 3250 absolwentów z dyplomami licencjatów, inżynierów lub magistrów. Od 1 października 2019 rozpoczęliśmy kształcenie na ogółem 8 nowych kierunkach, w tym na 4 kierunkach w formie studiów dualnych. Przedstawiliśmy także studentom propozycję 8 ścieżek kształcenia w języku angielskim. Rozpoczynamy dzisiaj w roku akademickim 2021 ofertę poszerzamy dalej, w tym o jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Realizowaliśmy jak co roku plany rozwoju kompetencji dydaktycznych i metodycznych kadry naszych wykładowców, w ostatnim półroczu szczególny nacisk kładąc na umiejętności stosowania technik synchronicznego i asynchronicznego kształcenia zdalnego. Zaawansowaliśmy też rozwój naukowy naszej etatowej kadry akademickiej, a dwóch naszych doktorów uzyskało najwyższy stopień naukowy, czyli habilitację i stanowiska profesora uczelni. To pasmo satysfakcjonującej nas realizacji planów rozwojowych zakłócone zostało u progu semestru letniego w sposób dramatyczny, dynamicznie postępującą i nasilającą się ekspansją śmiercionośnego koronawirusa COVID-19. Zarządzone rozporządzenie ministerstwa naszego w połowie marca zawieszenie kształcenia w formie stacjonarnej na wszystkich uczelniach w Polsce zmusiło nas do diametralnej zmiany nie tylko sposobu realizacji programów kształcenia, ale także sposobu weryfikacji efektów uczenia się. W ciągu zaledwie kilku dni przeszliśmy na zdalne metody przekazu wiedzy, umiejętności, zdolności określających przez Polskę ramy kwalifikacyjne, wyznaczające efekty uczenia się, jakie musi osiągnąć każdy absolwent poszczególnych stopni i kierunków studiów w naszym kraju. Dokonaliśmy rzeczy, która wcześniej mogłaby się wydawać wręcz nierealną. Zmiana sposobu realizacji programów studiów na poszczególnych kierunkach
z form tradycyjnego bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego ze studentami w salach uczelni na synchroniczny kontakt zdalny nastąpiła w prawie z marszu, bez strat w realizacji godzin dydaktycznych wynikających z planu zajęć w zasadzie na wszystkich kierunkach. Wyjątek stanowią jedynie praktyki studenckie, jakie w większości przypadków musiały być albo przesunięte na kolejny semestr, albo substytuowane alternatywnymi sposobami uzyskania przewidywanych dla tych praktyk efektów. Tą wymuszoną przez pandemię zmianę zdołaliśmy wprowadzić dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry pracowników naszej uczelni. W tym miejscu teraz, właśnie w trakcie wystąpienia inauguracyjnego, pragnę szczerze i gorąco podziękować za wysiłek i pełną akceptację konieczności jego podnoszenia wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi, ale szczególnie dziękuję za niezwykłe zaangażowanie kreatywnemu i kompetentnemu zespołowi Centrum Technologii Informatycznych i Centrum Nowoczesnych Technik Nauczania. Dziękuję również podmiotowi po drugiej stronie naszych procesów edukacyjnych, czyli naszym studentom, za sprawne i pełne zrozumienie dostosowanie się do nowych warunków zdobywania wiedzy. Przeważająca większość z Was dała tym samym dowód swojego pełnoprawnego i świadomego uczestnictwa w grupie społecznej, która nazywana jest społecznością akademicką wyższej uczelni. Szanowni uczestnicy dzisiejszej inauguracji i na sali, i w formie zdalnej. Wiele autorytetów współczesnego świata, wypowiadając się na temat trwającej obecnie pandemii, wieszczy, że po niej nic nie będzie już takie same, jak jest przed nią. Życie pokaże, ile i co z tych przewidywań się sprawdzi. Jedno możemy jednak już teraz uznać za pewność. Dopóki trwa pandemia, nie możemy w pełni wrócić do tradycyjnych form kształcenia, do bezpośredniego kontaktu wykładowców i studentów w salach uczelni na wszystkich rodzajach zajęć. Ta niemożność wynika nie tylko z trudności organizacyjnych spełnienia wszystkich wymogów sanitarnych, regulujących relacje społeczne, w tym obowiązek zachowania tak zwanego dystansu społecznego, ale jest przede wszystkim determinowana poczuciem odpowiedzialności za zapewnienie warunków bezpiecznego realizowania procesu dydaktycznego, minimalizujących zagrożenia dla zdrowia i życia naszych studentów i słuchaczy oraz dla naszych wykładowców. Dlatego w semestrze zimowym rozpoczynanego roku akademickiego wszystkie zajęcia, w których bezpośredni tradycyjny kontakt studentów i nauczycieli nie jest niezbędny dla zapewnienia efektów uczenia się, będziemy prowadzili w formie zdalnej, zapewniając nadal kontakt synchroniczny, ale pośredni za pośrednictwem platform internetowych. Dla korzystania z tych platform poprzez przyznanie stosownych licencji zapewniamy dostęp naszym studentom i słuchaczom. Dla sprawnego realizowania zajęć streamingowych przeprowadzamy już będziemy przeprowadzać odpowiednie szkolenia obejmujące obie strony zdalnych relacji, czyli i wykładowców, i studentów. Wyjątkowo dla studentów pierwszego roku studiów będziemy się starali zorganizować przynajmniej po jednym semestrze spotkanie z wykładowcami na zajęciach w murach uczelni, oczywiście z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa określonych przez władze sanitarne. Zajęcia programowe, których efekty uczenia się ujęte w polskich ramach kwalifikacji nie są możliwe do pełnego osiągnięcia w formie zdalnej, czyli laboratoria, ćwiczenia, warsztaty będą się odbywały w odpowiednio zaplanowanych i zorganizowanych zgodnie z wymogami sanitarnymi w formach tradycyjnych w murach uczelni. Mam nadzieję i tym optymizmem staram się przełamać wszelkie destruktywne prognozy dotyczące pandemii, że uda nam się wspólnie, bez szwanku dla wysokiej jakości procesu kształcenia, przejść przez okres dzielący nas od końca pandemii. Aby naszemu optymizmowi dać szansę na praktyczną realizację, musimy wspólnie, nauczający i nauczani, wykładowcy, studenci, uwierzyć, że to się uda i solidarnie, kooperatywnie do tego dążyć. Jestem pewien, że tak się stanie. Rok akademicki 2020-2021 Wyższej Szkole Bankowej ogłaszam za otwarty. Quod bonum felix fortunatumque sit. Bardzo dziękuję panu rektorowi za wystąpienie. Szanowni Państwo, nowoczesne technologie pozwalają na to, aby nasi goście mogli zabrać głos, łącząc się z nami zdalnie.
Bardzo proszę o prezentację nadesłanych wystąpień prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, zastępcy prezydenta miasta Bydgoszczy, pani Iwony Waszkiewicz oraz prezesa zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEP Akademia, założyciela Grupy Wyższych Szkół Bankowych, pana Pawła Zygarłowskiego. Drogie studentki, drodzy studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, witam w naszym mieście, w mieście, w którym urodził się Mikołaj Kopernik, Stare Miasto, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Czaruje swoją urodą, swoim pięknem, ale to, co czeka na Was najważniejsze, to znakomita uczelnia. Wyższa Szkoła Bankowa już o wieloletniej tradycji w naszym mieście, kształcąca w sposób nie tylko bezpośredni, ale i także zdalny, czy w systemach, które współcześnie są po prostu wymagane i potrzebne na wyższych uczelniach. Kształcenie na najwyższym poziomie to osiągnięcie w Wyższej Szkole Bankowej. Ale pamiętajcie, jesteście w mieście, które warto poznać, warto zwiedzić, warto zaprzyjaźnić się z nami, mieszkankami, mieszkańcami Torunia. Witajcie w Toruniu, czujcie się tutaj jak u siebie w domu. Witam bardzo serdecznie całą społeczność Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, oddział w Bydgoszczy. I pragnę złożyć gorące pozdrowienia i życzenia w imieniu prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, władzom uczelni, wszystkim pracownikom, a w szczególności studentom pierwszego roku oraz lat starszych. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, oddział Bydgoszczy, rozwija się w naszym mieście bardzo dynamicznie, a szczególnie doceniamy uczelnie za otwieranie nowych kierunków kształcenia, które odpowiadają potrzebom rozwoju gospodarczego naszego miasta oraz potrzebom rynku pracy. Gratuluję uczelni wszystkich sukcesów i osiągnięć. U progu nowego roku akademickiego życzę wszystkim pracownikom naukowym dużo satysfakcji, wiele osobistych osiągnięć. Władzom uczelni życzę osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów, a studentom, szczególnie tym pierwszego roku, życzę tego, aby uczelnia spełniła oczekiwania, aby dała taką wiedzę i umiejętności, żebyście znaleźli się na rynku pracy w sposób bezpieczny i płynny. A oprócz tego, aby te 5 lat studiowania były dla Was szczególnie przyjemne, aby oprócz nauki i zdobywania wiedzy było również życie towarzyskie i artystyczne, kulturalne, społeczne. U progu tego wyjątkowego roku akademickiego, który rozpoczyna się w czasie pandemii, życzę całej społeczności uczelni przede wszystkim spokojnego i dobrego roku akademickiego. Szanowni Państwo, władze uczelni, pracownicy, drodzy studenci. Przyszło nam spotkać się na tej inauguracji roku akademickiego w zupełnie niestandardowych warunkach, niestandardowy sposób, ale staramy się dotrzymać tradycji akademickiej. Na początek chciałbym w imieniu założyciela podziękować wszystkim władzom uczelni za ich zaangażowanie w pracę nad przestawieniem uczelni w formułę online, wykładowcom za to, że dostosowali się do wymogów kształcenia zdalnego, pracownikom administracji, którzy wykonali gigantyczną pracę, żeby to wszystko się udało. Chciałbym także podziękować studentom, którzy bardzo szybko zaadaptowali się do nowych warunków. Nauka w formule online nie była czymś naturalnym dla Was. Musieliśmy dostosować się do tych nowych warunków i musieliśmy też w zupełnie inny sposób inwestować w to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy, a mianowicie w relacje z innymi ludźmi. Chciałbym życzyć, żeby w tym nowym roku akademickim, który też z pewnością będzie niestandardowo realizowany, te relacje z innymi ludźmi na różnych płaszczyznach udawało się dobrze realizować. To właśnie u Was odbyła się najbardziej medialna obrona pracy dyplomowej w Polsce. Naszej absolwentce gratulujemy podwójnego sukcesu, dyplomu i córki. Na zakończenie chciałbym w imieniu założyciela wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia spokoju, wytrwałości, zdrowia i tego, żebyśmy na kolejnej inauguracji roku akademickiego spotkali się już w auli uczelni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych momentów uroczystej inauguracji jest przyjęcie do grona społeczności akademickiej studentów pierwszego roku. Proszę jego magnificencję rektora o odczytanie tekstu ślubowania,
Wszystkich studentów pierwszego roku Wyższej Szkoły Bankowej proszę o powtarzanie roty ślubowania. Wszystkich Państwa proszę o powstanie z miejsc. Rota ślubowania jest także dostępna na stronie www oraz profilu Facebook w miejscu transmisji wideo. Bardzo proszę powtarzać za mną. Ślubuję uroczyście, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o jej dobre imię, przestrzegać jej regulaminu i panujących w niej obyczajów. Ślubuję. Dziękuję. Tradycja akademicka nakazuje rozpocząć rok wykładem, zatem uprzejmie proszę pana doktora habilitowanego Roberta Gawłowskiego, profesora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, o wygłoszenie wykładu Jak pandemia COVID zmieni funkcjonowanie administracji publicznej. Zapraszam, panie profesorze. Jego magnificencjo, panie rektorze, szanowne grono dziekańskie, drodzy studenci, szanowni państwo. Na wstępie chciałbym podziękować panu rektorowi za zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. Odczytuję to jako duże wyróżnienie, ale też wyzwanie, gdyż po raz pierwszy przyszło mi wygłosić taki wykład. Więc z pewnością na długo pozostanie on w mojej pamięci. Serdecznie dziękuję, panie rektorze. Temat wykładu brzmi jak COVID-19 zmieni administrację publiczną. Problematyka pandemii stała się niestety rzeczywistością i jednocześnie cezurą, która zmieni wiele obszarów naszej aktywności. Jak mawiali niemieccy socjolodzy, są dekady, w których nic się nie dzieje i są momenty, w których zmienia się wszystko. A COVID z pewnością należy do tej drugiej kategorii wydarzeń. Moje refleksje będą pewnym podsumowaniem ostatnich miesięcy, gdyż na ostateczne efekty z pewnością będziemy jeszcze czekali długo. Problematyką administracji publicznej, zarządzania publicznego zajmuję się od wielu lat, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, również międzynarodowym, ale moje przemyślenia wynikają nie tylko z refleksji naukowej, ale także już pierwszych badań, które na ten temat zostały zrealizowane. Jedno z nich przeprowadziliśmy ze studentami kierunku administracja w ramach jednego z przedmiotów, badając ponad 100 gmin w naszym regionie i to, w jaki sposób władze samorządowe zareagowały na wyzwania pandemiczne. Wykład zorganizowałem wokół trzech pytań. Co z perspektywy administracji publicznej oznacza COVID? To pierwsze pytanie. Drugie, jakimi narzędziami dysponuje administracja publiczna w swoich działaniach i jak one uległy zmianie? No i na koniec pytanie takie zagadnienie podsumowujące, jak zmieni się administracja publiczna pod wpływem COVID-u. Zaczynając zatem od tego, czym dla administracji publicznej jest COVID. Jaki to jest rodzaj zadania, jakie to jest wyzwanie z perspektywy administracji publicznej, zarządzania publicznego. Definiując administrację z perspektywy takiej funkcjonalnej, to jest z perspektywy zadań przez nią realizowanych, COVID jest takim typowym przykładem zagadnienia, które określa się jako taki wicked issue, wicked problem, czyli takie zadanie, które charakteryzuje się szczególną złożonością
i któremu administracja publiczna samodzielnie nie jest w stanie sprostać. Konieczne jest podjęcie działań w kilku obszarach publicznych, w dodatku wymagających zaangażowania nie tylko podmiotów administrujących, ale także podmiotów należących do innych sektorów. Co gorsze, w przypadku takich zagadnień administracja publiczna nie ma pełnej wiedzy na temat tego zjawiska, w ramach którego musi podjąć działania. W związku z tym trudno planować działania zgodnie z zasadami, na których administracja publiczna zwykła działać, czyli minimalizacji ryzyka, formalizmu, skuteczności, sprawności działania. Te wszystkie pierwotnie przyjęte wskazówki są mało przydatne. W związku z tym, mówiąc o takim wicked problem, jakim jest COVID, konieczne jest działanie jednocześnie w kilku obszarach, co oznacza w praktyce przemodelowanie praktycznie wszystkich form świadczenia usług publicznych, ze szczególnym oczywiście udziałem wzmocnienia ochrony zdrowia. Potrzebna jest skuteczna komunikacja skierowana do wszystkich obywateli, co przy bardzo zróżnicowanych kanałach komunikacyjnych jest dosyć trudne. No i na koniec potrzebne jest też wsparcie dla gospodarki, dla trzeciego sektora. W związku z tym działania podejmowane przez administrację publiczną muszą tak de facto balansować między trzema zagadnieniami: zdrowiem publicznym, gospodarką i zachowaniami społecznymi. Co jest tak de facto największym problemem, w jakim znalazła się administracja. Przechodząc do kwestii narzędzi, jakimi dysponuje administracja publiczna, możemy powiedzieć, że z perspektywy nauki o administracji, kiedy mówimy o narzędziach administracji publicznej, no mamy zazwyczaj na myśli prawne formy działania administracji publicznej. Czy jak zdefiniował je kiedyś profesor Zbigniew Leoński, prawną postać wykonywanych przez administrację zadań. I katalog narzędzi, którymi dysponuje administracja, przez długi okres czasu nie był kwestionowany. Wydawało się, że te narzędzia, które sektor publiczny ma do dyspozycji, są stałe, są oczywiste. W związku z tym do najważniejszych instrumentów działania administracji publicznej, które dominują we wszelkich opracowaniach czy badaniach z zakresu zarządzania publicznego, no sprowadzają się one do takiej listy jak aktów normatywnych, którymi dysponuje administracja, aktów administracyjnych, umów cywilno- i publiczno-prawnych, porozumień administracyjnych, czy zawieranych ugód administracyjnych, a często stawiane nieco z boku jako osobna kategoria, często uznawana jako mniej istotna nawet i w związku z tym rzadziej podlegająca analizie, no to czynności, które są określane mianem materialno-technicznych, czy działań społeczno-organizatorskich, czyli wszystkich tych działań, które dzieją się w tle tego wcześniej wspomnianego przeze mnie katalogu. Planowania, rejestrów publicznych, komunikacji, zarządzania zaufaniem do administracji. W związku z tym dla tych, którzy patrzą na administrację z perspektywy prawnej, czyli nauki o administracji, główne narzędzia to takie, które wywołują bezpośrednie skutki prawne. To te narzędzia będą miały największe znaczenie. Z kolei z perspektywy osób, które patrzą na administrację z takiej perspektywy bardziej anglosaskiej, czyli z punktu widzenia zarządzania, no punktem wyjścia będzie ta druga grupa narzędzi, tych czynności materialno-technicznych, działań społeczno-organizatorskich, więc te działania, które będą się zawierały w tej grupie, to właśnie działania służące poprawie efektywności organizacji, kontaktów z otoczeniem, zarządzaniem jakością w administracji, czy nową kategorią zarządzaniem wartością publiczną.
Korzystając właśnie z tej mapy narzędzi, o której wspomniałem, którymi dysponuje administracja publiczna, tym koszykiem właśnie narzędzi. W zderzeniu z tym wspomnianym problemem, głównym zagadnieniem pandemii, czyli tym wicked issue, bardzo zróżnicowanym i złożonym, no, możemy zaobserwować pewien kierunek zmian, który w ostatnich miesiącach jest widoczny, bądź jak niektóre trendy, które były uznawane za dosyć awangardowe, ulegają przyspieszeniu. I widać to jest, widoczne to jest chociażby na podstawie tych badań, o których wspominałem na początku, przeprowadzonych wśród gmin z naszego regionu. Tutaj scenariusz działań. Myślę, że można go spokojnie ekstrapolować też na inne regiony. Był dosyć w sumie prosty i przewidywalny. To znaczy, posiadając tradycyjne narzędzia działania, administracja w pierwszej kolejności podjęła te działania, które wywołują bezpośredni skutek prawny, czyli wprowadziła te narzędzia, które mają znaczenie w zakresie finansów publicznych, w zakresie podatków i opłat lokalnych, wszelkich zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty wszelkich świadczeń. Druga grupa zadań, którymi zajęła się administracja, no to całkowita reorganizacja usług publicznych. No w zakresie edukacji to oczywiste, ale też transportu, organizacji urzędów, obsługi osób, które były zainteresowaniem aktywnością organów administracji publicznej. Trzecia grupa, i ona jest, myślę, tutaj najciekawsza, to działania wspierające dla mieszkańców. Z tego powodu ciekawa, ponieważ tu właśnie wchodzimy w ten obszar działań, który dla administracji nigdy nie był domeną, czyli organizacji, czy wsparcia dla organizacji pozarządowych, wolontariatów, dystrybucji środków ochrony, promocji właściwych zachowań, infolinii, czy innych właśnie tego typu miękkich działań, które miały bezpośrednio pomóc mieszkańcom przejść ten okres pandemii. W związku z tym możemy podsumować tą część właśnie działań administracji z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi w ten sposób, że wyłączenie pewnych obszarów aktywności społecznej czy gospodarczej, a nawet usług publicznych, było zadaniem stosunkowo prostym i udało się szybko je zrealizować. Oczywiście na marginesie tutaj tylko pozostawię kwestię problemów pewnych prawnych, które tutaj się pojawiły, czyli zderzenia dwóch wartości zdrowia publicznego i demokratycznego państwa prawa, czyli wprowadzania niektórych ograniczeń w zakresie poruszania się no, w sposób dosyć czasami nawet kontrowersyjny na podstawie aktów wykonawczych, który oczywiście wzbudzał uzasadnione pytania dotyczące konstytucyjności, ale tutaj ze względu na tą pierwszą wartość zdrowia publicznego z takimi zjawiskami mieliśmy do czynienia w wielu krajach, które właśnie przekładały tą wartość nad zasady demokratycznego państwa prawa. O ile więc wyłączenie pewnych obszarów było prostym zadaniem i z perspektywy posiadanych przez administrację publiczną narzędzi były te działania szybkie i skuteczne, o tyle już samo zwalczanie pandemii wymaga też wdrożenia przez administrację innych narzędzi, a mianowicie takich, które miałyby wpływ na postawy społeczne, które pozwoliłyby szybko gromadzić informacje, je przetwarzać i na tej podstawie podejmować działania, czy w końcu odejść od takich wystandaryzowanych działań, jednego działania, które będzie wdrażane jednolicie na terenie obszaru działania, czyli takiego one size fits all. Na rzecz konieczne jest odejście od tego działania na rzecz bardziej zwinnego, elastycznego reagowania. Mówimy zatem właśnie o tej grupie narzędzi, które przypisałem do materialno-technicznych czy takich społeczno-organizatorskich. I właśnie w tym obszarze widoczne są największe zmiany, jeżeli chodzi o działania administracji. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z takimi trzema ciekawymi zjawiskami, które pokrótce postaram się zarysować.
No pierwsze takie zjawisko, na które warto tu zwrócić uwagę, to kwestia znaczenia języka, komunikacji, wykorzystania przez administrację publiczną dorobku badań z zakresu psychologii czy socjologii, czyli oddziaływanie na zachowania społeczne z perspektywy właśnie jednostki, które no określane jest jako taki street level bureaucracy, czyli tego działania pierwszego kontaktu. I to są te działania, w których administracja musi tak de facto nie miała do tej pory narzędzi działania, czy nie miała nawet doświadczenia w działaniu. Mam tu na myśli wykorzystanie dorobku właśnie nauk behawioralnych. To jest ten kierunek, w którym poszli Szwedzi, czyli wykorzystując działania z zakresu komunikacji, języka, takiego bodźcowania, które w nauce określane jest miarem nudge, co można przetłumaczyć jako łokciowanie, szukania właśnie w tym obszarze sposobu na oddziaływanie społeczne. I pierwszym badaniem, które dało tu początek, taki asumpt do badań, do wykorzystania tych nauk behawioralnych w administracji była właśnie Nagroda Nobla z ekonomii, którą paradoksalnie dostali psychologowie za pracę właśnie dotyczącą łokciowania, Richard Thaler i Sustained Cass. Przykład stosowania tych narzędzi czy w Szwecji, czy w innych krajach pokazuje, że jest to znacznie skuteczniejsza metoda niż wykorzystywanie całej maszyny administracji publicznej, wykorzystania aktów, które wywołują bezpośredni skutek prawny, z tego też względu, że są znacznie szybsze. Drugim zjawiskiem, z jakim mamy do czynienia, to zastosowanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej na niespotykaną dotąd skalę. Sama sztuczna inteligencja nie jest zjawiskiem nowym w ogóle, nie jest też zjawiskiem nowym w administracji publicznej, ale jeszcze nigdy na taką skalę nie była wykorzystywana. Liderem w obszarze wdrażania sztucznej inteligencji do sektora publicznego, no abstrahując już od kwestii tego, czy to jest lider pozytywny czy negatywny, są z pewnością Chiny, które już kilka lat temu wdrożyły specjalny system, social score system, który polega na tym, że każdy z obywateli ma przypisaną liczbę punktów. No i teraz w zależności od tego, jakie zachowania podejmuje, ta liczba punktów jest albo zwiększana, albo zmniejszana. Tak? Czyli za przejście na czerwonym świetle nasz bilans punktów topnieje, za działania pozytywnie oceniane jako pozytywne społecznie, na przykład prace społeczne, ta liczba punktów jest dodawana. I cała gra polega na tym, że jeżeli spadniemy poniżej dozwolonego limitu, to tracimy dostęp do usług publicznych. Co jest z perspektywy naszej europejskiej uznawane za niezgodne z standardami prawnymi, aczkolwiek wdrożenie tego social score system z bardzo rozbudowaną sztuczną inteligencją, identyfikacją twarzy i bardzo spersonalizowanym monitorowaniem zachowań społecznych dało podstawę do tego, że Chiny właśnie poszły w tym kierunku, jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. W Europie ona była, takie narzędzia w ogóle nie były stosowane, aczkolwiek sama pandemia COVID spowodowała, że w zasadzie każdy z krajów europejskich stara się budować jakiś system albo aplikacji mobilnych, albo innych narzędzi z kategorii track and trace, które pozwoliłyby na szybką identyfikację i izolowanie osób, które mogą być nosicielami wirusa. W związku z tym ta lekcja szybkiego, masowego wdrożenia sztucznej inteligencji do administracji publicznej w krajach europejskich z pewnością zostanie na dłużej, jak w edukacji czy na uczelniach. Problem oczywiście, jaki tu się pojawia, to taki oto, że w przypadku wdrażania sztucznej inteligencji do administracji publicznej
no, pilne staje się wypracowanie odpowiedzi na bardzo trudne pytania dotyczące prywatności, dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania informacji, profilowania obywateli, czy w końcu kwestii kompetencji cyfrowych, gdzie sztuczna inteligencja może być kolejnym narzędziem, który będzie w jakiś sposób wykluczał z dostępu do usług publicznych osoby, które tych kompetencji nie mają. No i trzeci w końcu obszar, który tutaj powstaje ze zderzenia tradycyjnych narzędzi administracji publicznej i COVID-u jako wicked issue, jest kwestia relacji między administracją publiczną i nauką. No, często w Wielkiej Brytanii określa się ten czas walki z pandemią jako rywalizację między Cambridge i Oxford o to, kto zbuduje lepszy model służący prognozowaniu rozwoju pandemii i gromadzeniu informacji na temat rozprzestrzeniania się. To oczywiście przypomina nam o tym, że administracja publiczna działa na podstawie informacji i od jakości tych informacji będzie zależała wiedza, jaką te informacje dostarczają, no i na końcu jak ona się przełoży na działania publiczne. Czyli to, co ze środowiska naukowego często było wskazywane jako taki evidence-based policy, czyli polityka oparta o faktach. Zbliżenie świata nauki i administracji publicznej w czasie pandemii było nieuchronne, więc myślę, że z naszej perspektywy uczelni badań naukowych istotne jest to, aby ten kontakt był jak najdłuższy i miał jak najbardziej praktyczne zastosowanie z korzyścią dla obu stron. Podsumowując zatem mój wykład i refleksje dotyczące wpływu COVID na administrację, myślę, że można wskazać trzy kierunki, w których administracja publiczna będzie po okresie pandemii, w trakcie pandemii zmierzała. Po pierwsze, myślę, że administracja publiczna pod wpływem COVID zmieni katalog narzędzi, którymi się dotychczas posługiwała, czy też zmieni natężenie narzędzi, z których korzystała. Potrzeba szybszego, efektywniejszego reagowania na zmieniające się warunki społeczne spowoduje, że większego znaczenia nabiorą narzędzia, które, jak wcześniej wspominałem, pozostawały nieco na uboczu, czyli narzędzia z zakresu działań takich społeczno-organizatorskich i materialnych. Po drugie, no, konsekwencją zmiany narzędzi będzie zmiana metody działania administracji publicznej, czyli z metod, które byśmy określili mianem takich reglamentacyjno-porządkowych, większe znaczenie czy pierwszeństwo będą miały metody koordynacyjne, organizatorskie, pomocnicze, zorientowane na aktywizowanie jednostek znajdujących się tak de facto poza podmiotami administrującymi. I trzeci i ostatni kierunek, który dostrzegam w ramach działania pandemii i jej wpływu na administrację publiczną, to kwestia skuteczności działania. Skuteczność działania administracji publicznej uzależniona będzie od potencjału organizacji znajdujących się w otoczeniu jednostek, które świadczą usługi publiczne. Skuteczność nie będzie zależała od samej administracji, ale od relacji między podmiotem świadczącym usługę a odbiorcą, a obywatelami. Administracja będzie w stanie zapewnić pewną obietnicę osiągnięcia efektu, a nie sam efekt. Ten ostateczny efekt działania administracji będzie wypadkową usługi, ale też współpracy z odbiorcami. Tą relację nazywam tak dosyć roboczo infrastrukturą partycypacyjną, a więc takimi stałymi i systematycznie rozwijanymi relacjami między organami administracyjnymi, urzędami, a właśnie
podmiotami, które znajdują się w otoczeniu administracji, organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocniczymi, grupami wolontariuszy, przedsiębiorcami. To szybki kontakt, ustalone scenariusze działań, takie skrypty działania, które są możliwe do uruchomienia w bardzo szybkim czasie, a nie w trybie zlecania zadań publicznych, przetargów publicznych, to one będą miały wpływ na skuteczność działania administracji, więc jednostki administracyjne, które nie będą miały rozbudowanej tej współpracy z otoczeniem, pozostaną tylko z tradycyjnymi narzędziami działania, a przez to ich skuteczność działania w przypadku takich wicked issue czy innych globalnych wyzwań, przed którymi stoi administracja publiczna, jak na przykład ochrona środowiska, która zawiera wszystkie te cechy, które mamy w przypadku pandemii. Rozwiązanie tego problemu będzie trudne, jeżeli nie w ogóle niemożliwe. No, na zakończenie chciałbym życzyć całemu gronu akademickiemu, pracownikom administracyjnym i studentom ciekawych i inspirujących spotkań na początku w sieci, a później mam nadzieję w następnym roku już w kontakcie. No, uczelnia to oczywiście miejsce debat, spotkań, sporów i pomimo trudnych warunków pandemicznych cały czas musi tą rolę spełniać, więc myślę, że naszą wspólną troską jest to, aby pomimo tych trudnych warunków zajęcia realizować właśnie w tych formach, które są możliwe. Maybe a few sentences for our international students. As we embark the academic year, I'd like to welcome you at WSB University. Very happy that you join our community, and I'd like to wish you inspiring time, long life friendship, and inspiration to the next months. So let me pledge our openness and friendship, and I hope we will have a chance to meet again after a few months, probably. Stay safe and good luck. Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi Robertowi Gawłowskiemu za dzisiejsze wystąpienie i tak chciałbym w kontekście tego, co pan profesor powiedział, zaproponować nową tradycję świecką w naszej uczelni, żeby ten okres pandemii nie kojarzył się nam w przyszłości tylko z samymi przykrymi, tragicznymi zdarzeniami, a z czymś pozytywnym. Tą nową tradycją może było w naszej uczelni, żeby wykłady inauguracyjne mieli zawsze nowi profesorowie naszej uczelni. Pan profesor Gawłowski jest tegorocznym profesorem. Następni profesorowie, którzy będą robili habilitację na stanowiska profesorów, będą przez Senat powoływani, będą mieli to szczęście iść pana ślady, panie Robercie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Zespół wokalny IKOS pod kierownictwem artystycznym Michała Hajduczeni wykona pieśń studencką Gaudeamus Igitur. A państwa uczestniczących w uroczystości proszę o powstanie. Gaudeamus Igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus Igitur, Juvenes dum sumus. Post secundam juventude, post molestam senectute, nos habebit humus. Nos habebit humus. Vivat academia, vivat professores. Vivat academia, vivat professores. Viva ferro con libet, viva tenda feribet, semper sit in flore. Semper sit in flore. Dziękuję bardzo Robi, dziękuję wszystkim państwu. Na tym kończymy naszą uroczystość. Dziękuję obecnym na sali przedstawicielom i studentów i naszego grona akademickiego.
Chorowi i również dziękuję wszystkim z Państwa, naszym przyjaciołom i pracownikom, którzy uczestniczą w tej naszej dzisiejszej uroczystości matrykulacji w sposób zdalny za pomocą technologii informatycznych i innych przekazów. Myślę, że będziemy to stosować nie tylko wówczas, kiedy jest zagrożenie epidemiczne, ale również w nowoczesnych formach kontaktów z otoczeniem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, aby tradycji stało się zadość, proszę wszystkich Państwa o pozostanie na miejscu do czasu odprowadzenia sztandaru i opuszczenia sali przez jego magnificencję rektora oraz dziekanów uczelni. Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w inauguracji roku akademickiego 2020-2021. Życzę samych sukcesów i do zobaczenia na zajęciach. Dziękuję.